Siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w odsłuchu albumu Product Basement, gdzie głównymi wokalistami jest Osaka oraz Adrian Forest, a za całą produkcję, mix jest odpowiedzialny po prostu Chess. No i zostały nam tak naprawdę jeszcze trzy nutki do ocenienia. Zostało nam Łatwo przyszło, Łatwo poszło, zostało Opakowania zachowania oraz Cisza nocna. No i dzisiaj weźmiemy się za oczywiście ocenę kolejnego utworu, a jest to dokładnie Łatwo przyszło, łatwo poszło. Jak widzicie, tu już jest wszystko gotowe. I co? Utwór wyszedł 4 miesiące temu, na ten moment zgarnął 6,5 tysiąca wyświetleń. I z tego co wiem, jest to kolejny utwór jak drugi i trzeci, gdzie po prostu będzie nawinka z samochodu bez jakiegoś teledysku. Więc co, bierzemy się za odsłuch i zobaczymy, co tutaj chłopaki wymyślą. Dobra, bicior jest spoko. Łatwo przyszłaś, łatwo poszłaś. Trzymam dystans i ucieknę po kostkę. A, łatwo przyszło, łatwo poszło. Łatwo przyszłaś, łatwo poszłaś. Okej. Jakieś coś chodzi już kolejne jakby zawirowania na tle miłosnym. Przynajmniej tyle rozumiem na razie. Szkoda czasu na głupoty, wiele mam na tym świecie do roboty. A weryfikacja w toku, przetwarzam osoby te. Nikt w moim gronie nie jest tym przypadkowym, więc łatwo przyszło, łatwo nie pójdzie. Trzymają mocno, trzymam się mocno, to dobrzy ludzie ponad stan. Tak trochę się stara tutaj Adrian Forest, wydaje mi się, że trochę pod starą szkołę po prostu się dopasować. I nawet mu to aktualnie siada, wam powiem. Znają się na murze i zabawkach, na lalkach, na przytulankach, w udzie i skargach, na blantach, na kłamstwach i przejebanych prawdach. Moje oczy cię wypalą, jak nie jesteś ich warta. Ha, czyli typowo Polska, kurwa. Nawika o policji, o dragach, o alko. Kurwa, typowa Polska, co wam mogę powiedzieć? Łatwo przyszło, łatwo poszło. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Rzeczy niedostępne przyciągają mnie jak magnes. Nie dla mnie co pierwsze lepsze. Wierzę w rzeczy dla was śmiertelników nierealne. Nie chwytam się w żywce. Fajna była ta spacja w bicie, jak to nie nor... Znaczy rzeczy... Kurwa, jak to było? Lepsze, wierzę w rzeczy dla was śmiertelników nierealne. Nierealne, tak fajnie to było. Takie fajne brzmienie i fajnie nawet bit został zmieniony specjalnie pod to słowo. Jak kto? Rock Lee? Czekajcie, bo to jest chyba jakieś animozja, cholera jasna, jak to się mówi. Porównanie, jakaś nawika po prostu do anime. Jak Rock Lee, dobrze. A Rock Lee to jest krzaczasto brewy z Naruto. Wstawię wam zdjęcie. No, to jest prawda. Jeżeli chodzi znowu o rodzaj muzyki trap, to trap dopiero zaczął niedawno w sumie tak naprawdę brać i rządzić polskim rapem. Może nie do końca już zaczął rządzić, ale powoli zaczyna przejmować te stery. I w sumie Osaka nawija dość trapowo, to akurat muszę przyznać. Ale wydaje mi się, że w jego pierwszych utworach, które naprawdę wypuszczał, nie było czuć tak mocno tego trapu. I wydaje mi się, że nawet tym utworze nie czuć trapu. Kurwa, trudno jest mówić o trapie, bo trap można, kurwa, na wiele rodzajów podzielić i wiele odnośników do tego zrobić, więc mówiąc jednocześnie, że nawija o trapie, nie nawija o trapie, to tak trochę jakby szukać, kurwa, dziury w całym, bo i sam się przyznał, że tak robi i zaprzeczył, że wcześniej tak robił, czyli no trochę chujowo, żeby to tak jedno głośnie ocenić. The house. Smakuje jeszcze lepiej, jak wiem, że wyszedłem zabitej dyskami wiochy. Łatwo przyszło, łatwo poszło, łatwo przyszło. Okej, zwrotka Osaki była lepsza od Adriana Foresta. Fajnie się wpasowała Osaka. Więc jakichś takich przekmin grubych. No i plusik za to, że było coś nawiązanie z anime. O, tego słowa szukałem, nawiązanie. Że jakieś było nawiązanie po prostu z animca, więc to fajne. I w sumie...
sumie spoko leciał Osaka. Tylko że Adrian Forest też fajnie poleciał, ale Osaka mi się wydaje, że tekstowo lepiej to było po prostu zaprezentowane. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Koniec. To trochę nas w chuja zrobili w sumie. O, tu nic więcej nie ma. Więc dobra, utwór trwał te 2 minuty tak naprawdę. Fajna zwrotka Osaki, spoko zwrotka Foresta. I kurde, nie mogą się przebić przez bardzo fajne, ale uważam, że ten utwór był fajny. Chociaż w chuja nas trochę zrobili, bo ścięli te 2 minuty, więc nie ma, kurwa, taryfy ulgowej. Dalej lecimy taką jakby, wiecie o co chodzi. No dobra, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję. Kolejny utwór tak naprawdę zrobiony. Kolejna rzecz ogarnięta. Tutaj jeszcze bluzka wisi. I co? I dziękuję wam bardzo za tą reakcję. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczyska jutro z kolejnym materiałem. Nara. Zawsze w stronę najlepszego miejsca. To się dzieje, brat. Ludzie wybijają mi rytm serca. Młodość palony Josh i potrzaskana butelka. Nikt nie pokazał nam drogi, dlatego zostaje skręcać. I niech lecą w naszą stronę kule bólu, tak jak paintball, albo podziurawią tułów, albo odbita piłeczka.